Ciebie podobny być. Jezu, chcę do Ciebie podobny być. Naczynie, które byś używać, chcę do Ciebie podobny być. Chcę do Ciebie podobny. Witajcie na naszej szkółce. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem i jestem podekscytowana tym, czego dowiemy się dzisiaj o naszym wspaniałym Bogu. Dziś chcemy porozmawiać o tym, co widzi Bóg. To bardzo dobre pytanie, bo my chcemy wiedzieć, co tak naprawdę Pan Bóg widzi. Bóg jest niezwykłym, wielkim Bogiem. Nie da się przed Nim ukryć, nie można nic przed Nim schować. Pan Bóg widzi wszystko. Nie ma nic niewidzialnego dla naszego Boga. Ale to, co widzi, jest trochę inne od tego, co widzi człowiek. Mówi o tym Boże Słowo. W Księdze Samuela, w 16 rozdziale i 7 wierszu, możemy przeczytać tak. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. Przeczytam Wam jeszcze raz. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan Bóg patrzy na serce. Ludzie widzą tylko to, co widzą na zewnątrz. Widzą kogoś i mogą zobaczyć, jaką ma buzię, w co jest ubrany, a Pan Bóg patrzy, co ten człowiek ma w środku. Ale zanim zaczniemy, pomódlmy się, żebyśmy dobrze zrozumieli dzisiejszą lekcję. Złóżcie ręce. Pomodlimy się. Panie Boże, tak bardzo Cię dzisiaj zapraszamy na tą dzisiejszą szkółkę. Prosimy Cię o to, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć Twoje słowa, jakie masz dla nas dzisiaj. Prosimy Cię, żebyś zmieniał tym słowem nasze serca. Prosimy Cię, żebyś otworzył nasze oczy na prawdę, która mówi to, że Ty wszystko widzisz. Amen. Co właściwie widzi Bóg? To bardzo dobre pytanie. Dziś porozmawiamy o tym, że Bóg widzi moje serce. Co to jest to serce? Serce to jest takie miejsce wewnątrz nas, w którym gromadzimy cenne dla nas rzeczy, w którym kochamy różne rzeczy, w którym gromadzimy takie skarby jak marzenia, nasze różne pragnienia i uczucia. Nasze serce to centrum tego, kim naprawdę jesteśmy. I Pan Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że On to widzi. Widzi, co najbardziej kochamy i na czym nam najbardziej zależy. Czy to ważne? Oczywiście. Słuchajcie, ktoś do mnie przyszedł. To moja koleżanka, Tella. Tello? Cześć, ciocio Asiu. Tello, przywitaj się z wszystkimi. Ale ciociu Asiu, tu nikogo nie ma oprócz ciebie. Nie, Tello, tu jest mnóstwo osób. Gdzie? Tam, w tej kamerze. Nikogo nie widzę. Tello, jesteś w telewizji. O, to znaczy, tak jak mój kolega Fuciek? Mogę go pozdrowić? Cześć Wódzku, tu Tella. Bardzo Cię pozdrawiam. Taka jestem zakłopotana. Witajcie wszyscy. To ja, Tella. Czy to znaczy, ciociu Asiu, że jestem sławna? Teraz jestem gwiazdą filmową? Tello, nie chodzi do końca o to, że teraz jesteś sławna. Po prostu rozmawiamy sobie dzisiaj o sercu. Serce? A co to takiego? To jest wszystko to, co jest wewnątrz nas. O, a ja chciałam właśnie pokazać wszystkim moją nową sukienkę.
Jest taka elegancka. Mam też piękną fryzurę i cerę czekoladową, której mi wszyscy zazdroszczą, bo nie musiałam się opalać. Mam ją od dziecka. Telo, czy to jest najważniejsze? Nie, nie, mam jeszcze wiele rzeczy do pokazania. Chciałabym, żeby wszyscy zobaczyli, jaka jestem cudowna, ważna i wartościowa. Telo, wydaje mi się, że masz problem z sercem. Nie, moje serce jest zupełnie zdrowe. Tak, jestem o tym przekonana. Telo, a wiesz o tym, że Pan Bóg widzi nasze serce, kiedy jest dumne, samolubne albo pełne złości? Ale o czym ty mówisz? Telo, pamiętasz, jak wczoraj byłyśmy w sklepie? Pamiętam. A pamiętasz, jak chciałaś batonik, a ja powiedziałam, że nie mogę ci go kupić? Pamiętam. I dalej jestem o to zła. Telo, wiesz, dlaczego dalej jesteś o to zła? Bo twoje serce jest samolubne. Twoje serce chce tego, czego chcesz ty. I Pan Bóg to widzi. To nieprawda. Ludzie widzą moją piękną fryzurę, moją cerę i elegancką sukienkę. Tak, Telo, to jest prawda. Ludzie widzą to, co masz na sobie i jak wyglądasz. Ale Pan Bóg patrzy w twoje serce. Pan Bóg patrzy na to, co masz w środku. I widział, że wczoraj w sklepie twoje serce nie było pięknie ubrane. Kiedy nie mogłaś dostać tego, czego chciałaś, było ubrane w złość i zniecierpliwienie. O, ciociu Asiu, czemu ty wszystkim opowiadasz dzisiaj tą historię? Nie powinnaś tego robić. Ja wychodzę. Żegnajcie. Ale Telo, poczekaj. Idę sobie. Poszła. Oj, chyba będę musiała z nią później porozmawiać. Słuchajcie, Bóg widzi nasze serce wtedy, kiedy jest pełne złości albo obrażone, rozgniewane, czy też samolubne, kiedy nie chcemy się podzielić tym, co mamy z innymi ludźmi. Pan Bóg widzi nasze serce również wtedy, kiedy jest czymś zasmucony albo kiedy jest przestraszony. Może boisz się tej choroby, która teraz grasuje po świecie. Nie bój się, módl się, powiedz Bogu, poproś Go, żeby chronił ciebie i twoją rodzinę. A Pan Bóg na pewno to zrobi. Pan Bóg w swoim słowie mówi wiele razy, nie bój się, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Lubimy patrzeć na ludzi, którzy są radośni i szczęśliwi, prawda? Tak samo Pan Bóg lubi patrzeć na nasze serce, kiedy jest radosne i pełne pokoju. Takie serce cieszy Pana Boga. Bóg nie chce, by nasze serce było rozgniewane i samolubne, dlatego że takie serce może skrzywdzić innych ludzi. A wiemy, że to jest grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Pan Bóg chce, żebyśmy żyli. Dlatego potrzebujemy Zbawiciela, Pana Jezusa, który może naprawić nasze serce. Jeśli wiesz, że twoje serce smuci Pana Boga, poproś Go, by ci pomógł pokonać złość i gniew w twoim sercu. Wyznaj Bogu grzechy, a On je wybaczy. Nie ukrywaj przed Nim nic, bo On wszystko widzi. Przekonali się o tym bohaterowie naszej dzisiejszej historii biblijnej. Posłuchajcie. Po tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba, Piotr i inni uczniowie stworzyli pierwszy kościół, pierwszą wspólnotę. Ludzie żyli jak jedna rodzina, dzielili się wszystkim, co mieli, tak, żeby nikt nie cierpiał biedy. Tu masz, Piotrze, wszystko, co mam w moim ogródku? Piotrze, to całe pieniądze, jakie mam i mogę podzielić się z innymi ludźmi. Piotr dziękował wszystkim. Dziękuję, że jesteście tacy hojni. Rozdamy to potrzebującym. Pewnego razu mężczyzna o imieniu Ananiasz i jego żona Safira sprzedali swoją posiadłość.
Ananiasz przyniósł do Piotra tylko część pieniędzy i okłamał go, że to cała suma. Dobrze wiedziała też o tym jego żona, bo wcześniej umówili się na to oszustwo. Tu masz, Piotrze, wszystkie pieniądze, jakie dostałem po sprzedaniu ziemi. Ciężko mi oddać wszystko, co się ma, ale chcemy być hojni. Piotr rzekł: Ananiaszu, dlaczego pozwoliliście szatanowi i złu opanować wasze serca? Okłamałeś Ducha Świętego i zostawiłeś część swoich pieniędzy dla siebie. Przecież to była twoja decyzja, czy sprzedać ziemię, czy nie, i czy przynieść nam pieniądze, czy nie. Nie musiałeś tego robić. Jak mogłeś tak chcieć oszukać? Ty nie mnie, Ananiaszu, skłamałeś. Ty skłamałeś Bogu. Po tych słowach Ananiasz upadł na ziemię i umarł. Ludzi, którzy tam byli, ogarnął strach i kilkoro mężczyzn wyniosło Ananiasza i pogrzebało. Po kilku godzinach przyszła Safira do Piotra, nie wiedząc, co stało się z jej mężem. Safiro, chciałem zapytać się o to, czy to, co przyniósł Ananiasz, to była cała kwota, jaką dostaliście za kupno ziemi. Tak, ja i mój mąż chcieliśmy przekazać wszystko, co mamy, bo jesteśmy hojni. Safiro, jak mogliście ty i twój mąż tak kłamać i oszukać Ducha Świętego? Ci mężczyźni przed chwilą pochowali twojego męża, a teraz wyniosą i ciebie. Po tych słowach Safira upadła i umarła. To, co się wydarzyło, szybko rozeszło się w kościele. Wszyscy dowiedzieli się o tym, jak Ananiasz i Safira chcieli oszukać Boga. Dzisiejsza historia biblijna o Ananiaszu i Safirze nie zakończyła się dobrze dla bohaterów. Pomimo tego, że mieszkali w pierwszej wspólnocie, gdzie ludzie byli bardzo dla siebie życzliwi, dzielili się wszystkim, co mieli, tak żeby nikomu niczego nie brakowało, byli przepełnieni dobrocią i miłością Pana Jezusa, to Ananiasz i Safira nie mieli czystego serca. Oszukali. Chcieli zostawić dla siebie część pieniędzy, ale przed innymi ludźmi chcieli wyglądać na bardzo hojnych, takich, którzy przekazują cały swój majątek. Myśleli, że uda się oszukać Pana Boga. Ale wy dobrze o tym wiecie, że Pan Bóg widzi wszystko, co robimy. Widzi wszystkie nasze czyny, i te dobre, i te złe. Widzi nasze serduszko, widzi nasze myśli. Pana Boga nie da się oszukać. A Ananiasz i Safira oszukali Boga. Popełnili grzech. W Biblii czytamy, że karą za grzech jest śmierć. I taką karę ponieśli Ananiasz i Safira. Przed ludźmi czasami zdarza nam się udawać kogoś innego, ale przed Bogiem nie. Czasami inaczej zachowujecie się w domu, przed rodzicami, inaczej w szkole, razem z kolegami. Czasami też jakieś złe myśli zaczynają nas kusić do robienia różnych złych rzeczy. Kuszą nas, żebyśmy kogoś obrazili, żebyśmy może byli zagniewani, żebyśmy sprawili komuś przykrość, może żebyśmy kogoś oszukali. W Biblii jest napisane, żebyśmy taką myśl wzięli w niewolę i nie pozwolili dalej się kusić złu. Musimy powiedzieć: nie, nie chcę tak robić. Chcę być dobry. Pan Bóg patrzy na mnie, Pan Bóg zawsze mnie obserwuje, jest razem ze mną. On mi pomoże. Trzeba poprosić Pana Boga: Panie Boże, proszę Cię, oczyść moje serduszko. Ja nie chcę być zły. Chcę dobrze postępować. Opowiem Wam jeszcze historię o pewnym chłopcu, który też dowiedział się o tym, że Pan Bóg jest zawsze z nim i zawsze go obserwuje. Pewnego razu pewien chłopiec spacerował ulicą wioski, kiedy zobaczył drzewo pełne dojrzałych owoców rosnące u sąsiadów. Ale dużo owoców! Dlaczego nie miałbym sobie zabrać kilku? Zaniosę je do domu. Tata na pewno się ucieszy. Z tą myślą chłopiec rozejrzał się dookoła i pozbierał kilka owoców do swojej koszuli. Popatrz, tato, przyniosłem tyle owoców. A skąd ty masz te owoce?
Szedłem sobie i zobaczyłem drzewo w tym domu po sąsiedzku i zerwałem. Czyli ty ukradłeś te owoce? Nie, tato, mnie tam nikt nie widział, tam nikogo nie było. Synu, nawet jak nie ma nikogo dookoła, to Bóg na nas patrzy. On widzi wszystko. On widzi to, co robimy dobrze, ale też to, co robimy źle. Nawet jak nikt nas nie widzi, On widzi i wie. Dobrze, tato, już tak nigdy nie będę robił, przepraszam. Po kilku latach w wiosce zapanował wielki głód. W wielu domach nie było nic do jedzenia. Ojciec powiedział do syna. Pójdę na sąsiednie pole uciąć trochę zboża dla nas do jedzenia. A ty zostań tu na czatach. Jak zobaczysz, że ktoś nadchodzi, to mnie zawołasz i ostrzeżesz. Po tych słowach ojciec zabrał się do wycinania kłosów, kiedy nagle syn zaczął krzyczeć. Tato! Tato, ktoś cię obserwuje! Tato! Ktoś patrzy! Ojciec nie zdążył uciąć żadnego zboża i zaraz przybiegł. Synu, nikogo tu nie widzę. Przecież wołałeś, że ktoś mnie obserwuje. Co to za żarty? Tato, ty mi kiedyś powiedziałeś, że nawet jak żaden człowiek nie widzi naszego działania, to Bóg nas zawsze obserwuje. On widzi wszystko, co robimy. I to dobre, i to, co złe. Przepraszam, synu, masz rację. Bóg zawsze nas widzi i wszystko o nas wie. Trzeba postępować dobrze. Wracajmy do domu. Te słowa otworzyły oczy farmerowi. Przysiągł już nigdy nie czynić nic złego. Może po tej dzisiejszej szkółce Pan Bóg przypomniał Ci coś, o czym nikt nie wie, a co ukrywasz w swoim sercu. Pamiętaj, że Pan Bóg wszystko wie i wszystko widzi. Jeśli w Twoim sercu jest złość, rozgoryczenie, brak przebaczenia albo inne złe uczucia, możesz je wyznać Panu Bogu w modlitwie, przeprosić za nie, a Pan Jezus uzdrowi Twoje serce. Mamo, Tella chce Ci coś powiedzieć. O, witaj, Tello. A ciociu Osiu, bo ja tak w swoim pokoju siedziałam i słuchałam szkółki, którą opowiadała ciocia Iza i ja bym chciała przeprosić Pana Boga. O, świetnie, to doskonale trafiłaś, bo właśnie chcemy się pomodlić i wyznać Panu Bogu grzechy, które leżą nam na sercu. No dobrze, to jak to mam zrobić? Słuchaj, możesz złożyć ręce i powtarzaj za mną taką modlitwę. Dobrze. Panie Jezu, proszę Cię, wejdź do mojego serca i uzdrów je. Proszę Cię, wejdź do mojego serca i uzdrów je. Proszę, daj, by moje serce już się nie gniewało, by było czyste. Proszę Cię, daj, by moje serce się nie gniewało, było czyste. I proszę Cię, pomóż mi już nie robić złych rzeczy, które sprawiają, że jesteś smutny. I proszę Cię, pomóż mi nie robić już złych rzeczy, które sprawiają, że jesteś smutny. Amen. Amen. Ciociu Asiu, czy to wystarczy? Tak, Tello. Biblia mówi, że nie potrzebujemy wielu słów. Zresztą Pan Bóg widzi nasze serce. Do zobaczenia.
lżej i jest mi znów wesoło. Bardzo się cieszę. Wiesz, złe uczucia są jak ciężar na naszym sercu. Dużo łatwiej jest żyć, gdy nasze serce nie musi go dźwigać. I może być znów radosne. Każdy może się o tym przekonać. Przekonajcie się i wy.